No to co? Testujemy RTX-a. Gridfall to jest taka gra. Podobno killer Wiedźmina. Lepsze niż Wiedźmin. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nowe chłodzenie daje rady. Ta. Proszę ja ciebie. Mamy 50 klatek. Ustawienia wejdźmy w opcję wideo 4K 16 na 9. VSync wywalony, żebyśmy wiedzieli, ile jest maksymalnie klatek. Nawet X16 włączyliśmy. No. Ile mamy klateczek? 55 w nocy. 47. No, to tak. A jakbyśmy wywalili, proszę ja ciebie, albo zmienili na 4, to 16 jest bez sensu przy 4K. A nic, nic to za wiele nie dało, dalej mamy 49 klatek. Dobra, przejdźmy na dzień. Tutaj zadawany sleep. Jest już dzień. 46. Weźmy jeszcze raz opcję. Jest 6. A, no ja tak po prostu nie zatwierdziłem. Dobra, 4. I teraz save jest. O, i teraz jest zatwierdzone. Od razu mamy tyle samo klatek. Widzisz, nie ma różnicy żadnej. To skoro nie ma różnicy, to po co przepłacać, ustawić na 16, prawda? 46 klatek. No i zobaczmy, czy co ta gra jest warta. Można zbierać jakieś pierdy. Wygląda całkiem ładnie, prawda? Mamy poranek. Zobaczmy. O! A, powiem ci, że grafika taka średnia. A, sel. One sel są. Zobacz, ile tu jest wszystkiego. Chcę mu coś sprzedać. Nie chcę może. Może coś kupmy. Baj. Piękny topór. No pewnie. Dawaj topór. Miecz. Dawaj miecz. I szpadę. No chyba tyle. Masz coś jeszcze? Pistolety. O, karabin masz. Dawaj. I dawaj. Elegancki kapelusz. Dlaczego by nie? Czekaj. Zbroja. No pewnie. Rękawice. Dajesz. Buciki. Najlepsze. Gacie. Również najlepsze. No i tyle, no. Aha. Lif. Popatrz, jak się wystroiłem. Chyba tak samo wyglądam. No nie wiem. Mniejsza z tym. Jak wygląda mapa? A nie, to jest ten. Popatrz, mapa wygląda tak. A, jakbym poszedł prosto, to są jakieś ukryte. Aha, do kopalni muszę wejść. No dobra, no to wejdźmy do kopalni. Dlaczego by nie? Nie wiem, czy ja za głośno nie mówię po prostu, że czasami może wam skrzyczeć, to sorry. Wejdźmy do tej kopalni, zobaczymy, co tam w świecie piszczy. Czy są jacyś przeciwnicy? Co to jest? O! Zobacz. Jak mogę mieć piękną. Dlaczego by nie?
Młotek. Dlaczego by nie? O, taki piękny. Dobra, nie będziemy się bawić, pierdoły. Lecimy dalej. Gdzie tu jest ta misja? Ale... O! Diabły! Spiritus Sanctus! No, spokojnie. Co tu jest? Amenus! Mogę pójść dalej? Nie, nie mogę. Jak jest za głośno, to sorry. Po prostu no, coś z tym mikrofonem. Muszę go naprawić. Wejdźmy na górę. Ja nie wiem dokładnie, co ja mam tutaj zrobić, wiecie? Myślałem, że ślepa uliczka. I co? Ślepa? No nie no. Skurwa jaja. Ja pierdzielę. Bez sensu. Chyba strata czasu. Tak zwany waste of time. Mogę szybciej zjechać? Nie mogę, ale lipa. To idziemy w głąb. W głąb pieczary, jak to mówią. No złaź szybciej. Tu coś będzie. Jest. No, potwory wyglądają fajnie. Tam mogę pójść? Nie mogę. No dobra, ale o co tu chodziło? To tylko chodziło o to, żebym to znalazł i tyle? I tyle? Serio? Nie no, to jakaś kpina, kurwa. Wychodzę stąd. Tutaj coś jest. Nieporozumienie. Ale klatki trzyma, jak widzieliście. Mamy w tej chwili... O, wyszłem w innym miejscu. Mamy 33 klatki, no to tak... Powiem ci, że... Jak na RTX-a, to tak średnio. 30 klatek to trochę bieda jest. 40. Nie ma ani koniów, ani nic. Nie ma konia, koniów. Ray tracing działa. No, coś tam widać. O! Ale mnie przyładował. Ale mi załatwił. Powalony. No dobrze, udało się nam. Idziemy dalej. Ale wiecie, co zauważyłem? Zauważyłem, że tu są jakby wyznaczone trasy. Tutaj nie mogę pójść na przykład w bok, bo to jest ściana. Mogę iść tylko po prostu tym i tyle. A w Wiedźminie mogę chodzić no praktycznie gdzie chcę, nie? Dobra.
Kiva w Beret. No i co? Aha. Bez sensu taka teleportacja. Patrz, ja tu nawet nie mogę pójść poza mapę, bo mnie teleportuje. Po prostu. No tutaj? Popatrz, nie mogę pójść dalej. Nie, ta gra jest biedna. Nie ma nawet co porównywać do Wiedźmina. Skąd ja się tu wziąłem, powiedz mi. Dobra, miasta, zobaczymy jak tu frame drip, jak tu spadnie klatkarz. Trzyma się. 42. Przy 42 się trzyma. No ale mimo to powiem ci, że... Nie no, tutaj nie ma nawet co porównywać. Jest ładna, ale... Poza tym... Tutaj... 46. Mogę go jeszcze trzasnąć? Nie mogę. Ale lipa, nie mogę patrzeć. Wiedźminie mogłeś... O, tutaj nawet nie możesz wejść. Powiem ci, że tak. Gra jest ładna, ale jest strasznie ograniczona. Tutaj nie ma wolnego świata pełnego. Ja bym chciał na przykład wiedzieć, nie chciałbym tam pójść na wprost, o tutaj, na wprost, to bym mógł pójść, a tutaj zaraz widzisz, skończy się droga i dalej koniec. Nie będę mógł dalej pójść. Nawet gdybym chciał, no zobaczmy, no dobrze, no chcę pójść tam aż do końca. No. No i tu już nawet tutaj wyjść już nie mogę. Jest tak zrobione, że nie możesz tam po prostu pójść. I tyle. Widziałeś? Nie, no dobra. Ładna gierka. Framerate taki o. Ale strasznie jest ona ograniczona. Także polecam wypróbować sobie tą grę. Utracić pieniądze na nią to. Ja sobie ją wypróbowałem i wiem, że nie będzie mi się chciało w nią po prostu grać. Pozdrawiam, na razie.